Witam serdecznie z Lipska. Kto kiedyś chociaż raz tu był, ten tą halę za mną, zwaną Glashalę, na długo zapamięta. To właśnie tu, w tym najstarszym ośrodku targowym, co roku w drugiej połowie listopada odbywają się największe w środkowych Niemczech oraz jedne z największych niemieckich targów turystycznych Touristik und Caravaning, w których udział bierze ponad 300 wystawców, w tym Polska. Dziś w programie odwiedzimy Polskie Stoisko Narodowe. Jak tam, Irenka, jak się czujesz dzisiaj na targach w Lipsku, w Niemczech? Świetnie, tym bardziej, że jesteśmy już po raz szósty z otwartą Bielska Białej i Beskidów. Wow, miasta w górach. Miasta w górach oraz miasta bajek. Olka i Lanka, Reksia, Korwania, Bartazara, Gąbki. Także wszystkie dzieciaki serdecznie zapraszamy. Chcecie zobaczyć miasto bajek? Miasto Wolka i Lolka, Reksia, Baltazara. Zapraszamy do Bielska. I do Pedra Złego. Szpiega Złego. Z Krainy Deszczowców. Zapraszamy Was w czerwcu na Grę Miejską. Baltazar i kto znajdzie Szpiega. Także serdecznie zapraszamy 1 czerwca każdego roku. Słuchajcie, lubicie jeździć na rowerach? Jeżeli tak, to w przyszłym roku będzie fantastyczny międzynarodowy festiwal zjazdowy MTB, rowery górskie. Serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, Bielsko-Biała to nasze miasto. Miasto góra. Mamy wspaniały szlak i enduro. Tak? Ponieważ na terenie miasta jest kilka szczytów górskich. Nie przypuszczalibyście, że w mieście mogą być górskie szczyty Beskidów. Klimczok, Przydzielnia, Kozia Góra. Na przykład takie. Proszę bardzo. Jedziecie sobie gondolą. Na tych szczytach w wysokości do 1000 metrów istnieje cała sieć wspaniałych tras zjazdowych enduro. Ale nie tylko, wszystkich miłośników zapraszamy. Słuchajcie, jeżeli lubicie coś ciepłego zjeść albo się napić, dla dorosłych w szczególności, i lubicie na przykład dobrą muzykę, no to zadymka jazzowa zimową porą właśnie w górach, albo w czerwcu też mamy zadymkę jazzową, prawda? W przyszłym roku. Jazz i góry. Jazz i góry, dokładnie. Mieszanka wybuchowa. Do tego fantastyczny festiwal lalek, ponieważ słuchajcie, Bielsko-Biała stara się o tytuł stolicy, Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Także głosujcie na nas, trzymajcie za nas kciuki, bardzo prosimy. Pomóżcie jesteśmy nam w tym. Jesteśmy oficjalnie kandydatem. I jesteśmy już w drugim etapie, razem z tylko 4 miastami. Także jak dla nas fantastyczny sukces, co? Z 14 zostały 4, w tym nasze. Dokładnie tak. Jeżeli chcecie na przykład zobaczyć wielki festiwal lalkarski, zapraszamy Was w 2024 roku właśnie do Bielska Białej i tam znajdziecie fantastyczne przedstawienia. W nocy, za dnia, o poranku, o zachodzie słońca, wszystko co tylko chcecie. Cóż możemy powiedzieć, po prostu na co jeszcze czekacie? Przyjeżdżacie albo teraz do Bielska Białej na targi w Lipsku, albo po prostu do Bielska, do Polski, na południe, do miasta w górach. Zobaczymy najciekawsze międzynarodowe stoiska. Thank you.
gestaltet haben, im Einzelnen angeht. Wenn ich jetzt nicht weiß... Lass es nicht drinnen. Oraz zajrzymy do hali karawaningowej. Wo ist nicht das Modul?